Witam na kolejnym podcaście 8a i 8akademii.pl. Dzisiaj jesteśmy w Zakopanem i gościmy takiego mało znanego chłopaka Zakopanego, Andrzeja Bargiela. Andrzej no, tam porobił parę takich rzeczy, tam sobie zjechał jako pierwszy z brodpiku, z K2, zrobił tysięczną panterę, tam prawie miesiąc mu to zajęło, a nie będziemy tego wymieniać, bo to nie ma sensu. W ogóle cześć Andrzej. Cześć. Bo, to, bo to ty jesteś gościem, a ja gadam na razie. Nie wiem gdzie I... mam patrzeć, czy tu, czy tam, czy nie. E... tutaj wie... patrzę. O. Mnie interesuje inna góra, która dla wszystkich jest wymierna i każdy ją zna. Kasprowy Wierch. Mówi się, że żeby na Kasprowy Wierch wejść na nartach, dobry wynik masz wtedy, kiedy idziesz godzinę plus wiek. Ile, ile ty wchodzisz? Tak, to jest taki dobry czas i to jest wyznacznik w ogóle, czy minimum chyba, które trzeba spełnić, by dostać się do topu na staż kandydacki. A czy ja? Może godzina. Minus. Nie, minus biegnie, już niestety nie. tak sobie myślę. To chyba już prze, przeminęło. Na pewno takim najlepszym moim czasem to było 43 minuty, ale. Są osoby, które robią to szybciej, chyba jest złamana bagiega 40 minut. Więc to jest naprawdę szybko już. <grywa> Skizrowcy i frejdowcy uważają cię za, za swojego? Kibice himalaizmu próbują cię widzieć jako himalajstę. E, sami himalaiści kuszą cię na wyprawy na 8 tysięczniki. Ty mówisz, że to jest strata czasu. E, więc co e, tak naprawdę w projektach górskich się kręci? Czy strata czasu? Na pewno no, bardzo miło mi jest, że ktoś jakby widzi we mnie jakiś potencjał <grym> I, 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 i na pewno jakby to jest fajne. No, jeśli chodzi o te zimowe wyprawy, to po prostu jakoś nie wiem, nie, nie czuję tego. Nie mówię, że to jest strata czasu, ale jakby ja robię rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. Przede wszystkim, i zawsze tego szukałem gdzieś w tym, co robię i a tam takich wypraw nie znam, musiałbym zrezygnować z zimy, która dla mnie jest jakby takim najlepszym czasem do uprawiania narciarstwa. Więc, więc to jest jakby takie podstawowe podejście, jakby jak najbardziej trzymam kciuki tutaj za. za, za. Osoby, które się tym zajmują i jakby mm, jestem przekonany, że wcześniej czy później przy odpowiedniej determinacji i przygotowaniu, no jest to pewnie mm, osiągalne, by jakby dokończyć tą polską historię zimowej eksploracji, czego, czego ja szukam, jakie są moje wyzwania. Myślę, że te wyzwania gdzieś rodzą się po prostu. Mm, tak naturalnie, jakby i są związane z tym, że nie wiem, podróżuję, dostrzegam jakieś cele, które nie wiem, czasem mnie inspirują, i to wpływa na to, że chcę po prostu podejmować się tych wyzwań. Na pewno chciałbym, żeby jakby w tym co robię było jeszcze więcej podróżowania i docierania właśnie w różne góry, w różne miejsca, bo uważam, że ten walor jest bardzo ważny i to jest bardzo ciekawe jakby. I, i mam nadzieję, że to nie będzie tak, że nie wiem, ja jestem specjalistą od tysięczników, bo nie uważam, żeby robić jakby fajne rzeczy, które dają satysfakcję, trzeba nie wiem wchodzić na, na, na 8000 metrów jakby I, i, i myślę, że to może być też jakaś moja droga. No, ale taka dwa, no, jeżeli taka wyprawa zdobędzie szczyt, no to osoby, które wchodzą, no to ewidentnie zapisują się do historii medialne. To jest każdy, kto aspiruje do, do takich wielkich rzeczy, no to cieszyłby się, gdyby go zaproszono na taką wyprawę na kadwa zimową. Ty byłbyś jednym z takich osób, które, które, mają największe szanse na zdobycie. Dla ciebie, nie? wiem, te strata czasu, co powiedziałem, to nie, nie w tym sensie, że, 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 że to nie jest nieinteresujące, tylko właśnie raczej myślałem o tym, że dla Ciebie ta zima jest tak ważna, a, a pod tym K2 no, trochę trzeba poświęcić czasu i pół zimy tam, tam spędzić. Mimo to, że, że jest ta zima dla Ciebie ważna, niech ten K2 nie ciągnęło Cię aż tak bardzo, żeby, żeby spróbować. Tak, no na pewno no, nigdy o tym poważnie tak naprawdę nie myślałem i. I no na pewno też nie mam doświadczenia, jakby przy nie wiem, zimowej eksploracji żadnego w sensie w wysokich górach. Mm. Ja nigdy też nie robiłem rzeczy, które motywacją do tego, co, co robiłem, nie było to, żeby się zapisać w historii i jakby e, coś komuś udowadniać. To jakby były jakieś wyzwania, które sam sobie rzucałem. W momencie, kiedy lata temu startowałem w zawodach, tam był ten, ten aspekt współzawodnictwa i to był jakby priorytet przede wszystkim. No Bo oczywiście trenuję z tego, czy tego robić jak najlepiej, żeby no osiągać wyniki, jakby ścigać się z najlepszymi. Później w momencie, kiedy przeniosłem się w górę, jakby zacząłem po prostu wyjeżdżać na wyprawy i to. Stwierdziłem, że to, stwierd to naturalnie jakby przyszło, wyszło w ten sposób, że ja po prostu to robię w formie przygody, jakieś wyzwania, które sam sobie rzucam. I, I myślę, że to jest zdrowe. Jakby nie mam tutaj żadnej presji, żadnych. Nie dopuszczam jakby tej presji, bądź jakichś oczekiwań do tego i, i to mi po prostu jak najbardziej odpowiada. Aktualnie a propos Nart, jeżeli jesteś w Tatrach, to pewno to widzisz. Teraz już większość, duża część instruktorów czy przewodników chodzi na nartach po, po tatrach. Kursanci często idą, idą że mówiąc, z buta, a instruktorzy przewodnicy na nartach. W alpach to bardzo trudno zobaczyć kogoś, kto i, i nie jest na nartach, no chyba że jest to jakiś bardzo popularny szczyt. Czy w górach wysokich, jak, jak jeździsz, to się też zmienia? Czy Himaliści zaczynają używać nart? No myślę, że ta skala jest bardzo mała, mimo wszystko. I, i tak, to, to co mówisz, jakby. Pamiętam, że tutaj nasz klub organizował Pułak Świata lata temu właśnie w skierpinizmie. I delegaci, którzy przyjechali właśnie z krajów alpejskich, nie mogli się nadziwić, co ci ludzie robią bez nakt, bez, nie wiem, rakiet śnieżnych. I, i, i te osoby, które wiem, walczą po pas w śniegu z czekanem, oni jakby nie byli w stanie zrozumieć, jakby, dlaczego jakby w taką formę się wybiega. Bo to po prostu jest męczące jakby i, i, i to jest taka walka trudna, no bo forsujesz ten śnieg, a w sumie nie ma takiej potrzeby, bo ten śnieg, jakby zima daje takie możliwości, że można, nie wiem, przy, między innymi przy pomocy nardy, snowboardu jakby po prostu e, no, łatwiej, szybciej się przemieszczać i, i myślę, że taka forma jakby daje dużo więcej jakby radości i przyjemności. To i tak się zmienia tutaj w Tatrach, bo Właśnie ski bardzo się rozwinął przez ostatnie lata. Ja pamiętam, jak zaczynałem trenować, to my rozpoznawywa, rozpoznawywa, rozpoznawałem osoby po ubiorze, butach. W sensie to było tak wąskie i małe środowisko, że, że, że jakby nikt sobie nie wyobrażał nawet tego, że to może jakby się rozwinąć do tego poziomu. Tutaj turystycznie ten sport jest bardzo rozwinięty. Jeśli chodzi o te wysokie głowy, to może to nastąpić, jakby może ten trend będzie jakby się rozwijał. Myślę, że jakby takim ograniczeniem jest to, że jednak tam jest mało tlenu i ci ludzie fizycznie jakby noszą znakdy na plecach, no, mogą mieć ciężej. ten sprzęt może jeszcze nie jest tak dopracowany, by móc. Po prostu między innymi w butach, jakby swobodnie się wspinać przy niskich temperaturach, przy tym niskim ciśnieniu. No, dużo ludzi pewnie obawia się o, o nie wiem, odmrożenia i to są jakieś takie bariery, problemy, które pewnie zostaną rozwiązane przez najbliższe lata. Ja to jakoś rozwiązałem, ale jakimiś sposobami, jakimiś patentami, które musiałem gdzieś tam wymyśleć, żeby, żeby mogło to działać, ale to myślę, jest bariera, że. że czy te obawy przed jakby, raz, trochę więcej energii trzeba czasem, jeżeli te góry są, nie wiem, strome, no to musimy ten sprzęt nosić na plecach, a dwa, ten sprzęt jeszcze nie jest gotowy do tego, żeby no w pełni zabezpieczał i dawał nam komfort właśnie poruszania się przy tak niskich temperaturach. Okej, okay, no to góry wysokie niosą jakby inne problemy niż w niższych górach. Dla mnie ogromnym plusem jest powrót, szybki powrót w doliny, czy nawet schowanie się w lesie, czy, w, czy gdzieś, gdzie, gdzie nie wieje na przykład na, taki, na nartach. Z takiego zawratu to narciarz o umiarkowanych umiejętnościach na narodzie w Kuźnicach znajdzie się w godzinkę powiedzmy. No, ty pewno zrobisz to poniżej pół godziny. To jest, to jest dla mnie tak, też taki aspekt, że, że te narty dają duże bezpieczeństwo powrotu. Tak, myślę, że to jest super sprawa i również dla wspinaczy, jakby ten sprzęt jakoś jest modyfikowany. Nawet teraz jeden, jeden z producentów stworzył składane narty, które można stawać do plecaka i to daje dużo większe możliwości, bo możemy, nie wiem, robić jakieś długie wspinaczki, jakby łączyć kilka dróg i jakby to może być możliwe, stać się możliwe jakby podczas jednej doby, jednego dnia. Tutaj ta bariera, jak sam wiesz, no nie wiem, czasem trzeba podejść pod ścianę, pod ścianę idziesz popad śniegu, no i generalnie mi się nieprzyjemnie. Dochodzisz pod ścianę i już nie masz siły, jesteś zalany cel potem i, i generalnie e, jakby przed sobą masz jakby, nie wiem, długą ścianę, długą drogę i, i, i to, to wspinaczka zimowa na pewno no jest e, czasem bardzo wymagająca. I, i wspinamy się w różnych wagonkach, a tutaj możesz jakby w taki komfortowy sposób raz dotrzeć do to miejsca, a później masz perspektywę tego, że szybko możesz się dostać w dolinę. Nawet przy, nie wiem, obecnej, obecnej w obecnych czasach mamy, nie wiem, czołówki, które po prostu, no, działają tak, że nie, jeżeli znasz teren jest przyzwoita widoczność, w sensie nie mam mgły, opadów, to to jesteś w stanie się wieczorem też poruszać, jakby swobodnie swobodniej. To, to na pewno daje no, dużo, dużo możliwości. Ty masz takie, widzę, dwie rzeczy, które starasz się robić, które cię kręcą. Jedno to jest jakieś trudne zjazdy, czy to z wysokiej góry, czy jakieś tam żleby. Drugie to są takie wejścia szybkościowe, łańcuchówki szczytów, jak na przykład śnieżna Pantera. Te projekty wymagają no, dosyć dużych środków. Jak, jak, jak sam mówiłeś, że zrobienie śnieżnej Pantery. I można zrobić to dużo szybciej, niż zrobiłeś, pod warunkiem, że ma się dobry transport, no to wszystko kosztuje. Jak ktoś nie ma sponsorów i, i, i chce robić coś, 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 coś fajnego, to jak, może, jak można niskobudżetowo na, Bargiela na, na, naśladować? <grym>, czy niskobudżetowo? Ja też tego byłem zawsze, był niskobudżetowo, po prostu myślę, że takim jakby co mogę powiedzieć? Jaki przepis na to dać? Trzeba po prostu robić, jakby to, co się da. Jakby to nas może doprowadzić do tego, że, nie wiem, może pojawią się jakieś pieniądze, może ktoś będzie chciał nas wesprzeć, pomóc. i Ja zawsze z takiego założenia wychodziłem i. To jakby jest ważne, żeby nie zakładać, że nie wiem, nie mam kasy i nie robię nic, tylko po prostu, żeby korzystać jakby z jakiegoś potencjału, który się ma w sobie, jakby w otoczeniu, i nie zawsze jest tak, że trzeba mieć kasę, żeby coś fajnego zrobić. Jakby znam wiele osób, które żyją bez kasy i, i dobrze żyją, robią fajne rzeczy, więc myślę, że konsekwencja tutaj jest ważna i to nas może doprowadzić do, do, do naprawdę rzeczy, do, o których byśmy nawet nie pomyśleli. Ja też nie zakładałem, że będę to robił jakby i będę się, nie wiem, poważnie tym zajmował. Po prostu robiłem to z pasji i z miłości do gór. I, i, Myślę, że to jest bardzo ważne. Jakby nie można zakładać dobra, będę to robił, potrzebuję kasę i będę po prostu bohater, tylko myślę, że to musi w naturalny sposób po prostu się dziać i to jest po prostu długi proces. Wiadomo, że dla sponsorów czy dla mediów najważniejsze to jest taki, taki wskaz ma przedrostek naj. Albo jak się jest pierwszym. Tak? Więc jak wszyscy jak już wszystkie szczyty 8000 będą miały zjazdy na nartach, to, co można więcej robić, żeby mm. przyciągnąć sponsorów albo uwagę mediów? Ja miałem trochę szczęścia, bo gdzieś tam poznałem jakieś, nie wiem, osoby, które pomogły mi gdzieś w tym, jakby, i udało mi się stworzyć jakiś taki mechanizm, że to nie, jakby to, czy ten sukces bądź porażka nie jest rozpatrywana w formie tego, czy ja coś zrobiłem bądź nie i wyszedłem na ten szczyt. Bądź nie wiem, nie wszedłem, i nie wiem, to jest jakaś po prostu klęska. Po prostu gdzieś wokół tych wypraw jest jakaś komunikacja, jest wydarzenie. Ja się zajmuję sportem, sądem, jakieś osoby, które to próbują pokazać, i, i to jakby jest mechanizm, który działa. Ja jakby nigdy nie uzależniałem tego, ani komu nie obiecywałem, że zrobię coś fantastycznego. To są jakieś moje pomysły, i, i chcę czasem zrobić coś fajnego, w sensie, co uważam, że jest fajne, jakby. I. I w super jest to, że gdzieś ci partnerzy się znaleźli i dostrzegli, jakby wartość tym, co robię, tak. Ale. E, to ciężko powiedzieć, jakby, jaki jest model idealny, i jakby co trzeba robić, żeby nie wiem, ktoś ci dał kasę. Myślę, że trzeba być autentycznym, trzeba coś robić z pasji. Trzeba być rozsądnym człowiekiem. Bo zbudowanie takiej wiarygodności, jakby szczególnie w takich aktywnościach, jak, które uprawiam. No nie jest łatwe. Ja pamiętam jak zaczynałem i stwierdziłem, że pojadę i zorganizuję sobie wyprawę narciarską. To było w momencie, kiedy była tragedia na Brod piku tuż po i nagle jakiś młody typ stwierdził, że będzie zjeżdżał za 8000 naczyków na nartach. <laughs> Więc to na pewno było ważne. Udało mi się to dzięki temu, że gdzieś przez lata realizowałem jakieś rzeczy i jakby starałem się obiektywnie do tego podchodzić i. i nie rzucałem słów na wiatr i, i myślę, że to jest ważna jakaś konsekwencja i rozsądek w tym wszystkim. A jeśli chodzi o cele, no ciężko powiedzieć. Myślę, że jakby nie można myśleć przede wszystkim w ten sposób, że jakby kiedy realizujesz jakąś pasję, co zrobić, żeby ktoś dał kasę, tylko w zasadzie, nie wiem, to musi jakby Działać odwrotnie, bo po prostu to, 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 co chcemy zrobić, musi wynikać jakby z nas, jakby z tego, co faktycznie chcemy zrobić, a później się musimy zastanowić na to, jak znaleźć na to pieniądze. tak? I ja w zeszłym roku byłem na takim wyjeździe narciarskim z Jimem Morrisonem. On jako pierwszy zjechał z Lodce na nartach, ale wszedł na, wszedł na szczyt na tlenie. Jakby zapytany o to, dlaczego na tym tlenie, no to mówi, że tak naprawdę on pojechał tam zjechać na tych nartach, a a nie wchodzić, go to nie interesowało. A czy nie jest to tak, jak jest Twoje uczucie? Czy nie, czy nie jest to tak, że jakby jest pierwszy, który zjechał, wszedł na tlenie, i teraz drugi, który wejdzie tam bez tlenu i zjedzie, to już nie będzie pierwszy? I czy to nie jest takie zepsucie trochę wyczynu, jest takie, takie zepsu, zepsucie okazji do czegoś? No, Każdego bi to, co czuję. Ja nie, nie, jakby nie mam tu jakiegoś złotego. Nie wiem, rozwiązania na to. Ja na pewno no, znam tą głowę, bo sam jakby to chciałem zrobić. Tam, no, moje nagdy zostały na 8000 metrów. I to było w 2012 roku i wtedy to było w ogóle ciekawe, bo no, naprawdę to było bardzo realne i bardzo bliskie było realizacji. Ja chciałem połączyć wejście szybkościowe poniżej 24 godzin ze zjazdem. I to się składało. Ja pamiętam, że do obozu czwartego wchodziłem chyba w 8 godzin, więc naprawdę jakby to się składało, i to myślę, że ta kura była pod kątem tego super. Ten kuluar niesamowity, bo jest bardzo długi i taki naprawdę naturalny, oczywisty pod kątem zjazdu. To wtedy się skończyło źle, jakby ze względu na to, że, że był wypadek, jakby nasza wyprawa też, która to była narodowa wyprawa, jakby tam jakieś, jakieś niewłaściwe decyzje były podejmowane, i ten, ten, ta moja próba się zatrzymała tam i przygodziło się to w dłuższej perspektywie w akcję ratunkową. Ale no tutaj, jeśli chodzi w ogóle o, o to kategoryzowanie i o to, czy coś. Jest wartościowe czy nie, to jakby ciężko, to nie mi jest to jakby oceniać na pewno. Bez względu jest dużo trudniej i to jest jakby fakt. Z tego co pamiętam, na przykład to on chyba tam się asekurował przy zjeździe. Czy ty te, też byś się tam asekurował w tym kuluarze? Kuluarze, no ten kuluar pozwala na taki zjazd. Nie wiem, jak wygląda. Bez asekuracji, bo, bo tak. Ja byłem w kuluarze. W sensie pozwala na zjazd bez asekuracji. Nie wiem, jak wygląda jakby od szczytu do przełączki, która jakby, w której zaczyna się ten kuluar. No, ciężko powiedzieć. Ja byłem, wlazłem dosłownie kawałek do tego kuluaru w trakcie aklimatyzacji i jeździłem tam na nartach, więc no nie znam tej, tego wyższego fragmentu, ale on jakby wydaje się być takim po prostu jak najbardziej narciarski. I ta jesień jakby jest kluczowa, bo jesienią te warunki są lepsze. Latem jest skała, lód, jest, są za wysokie temperatury, wytapia ten śnieg i no robi się no po prostu nie nienarciarsko. Więc wchodzisz na te szczyty szybko, Zjeżdżasz jeszcze szybciej. Taki zjazd chyba z Budapetu to był 3 godziny. Wszyscy ci chemaliści, którzy są w bazie, nie, nie uważają się za jakiegoś bluznierce gór. Na pewno to jest trudne i ja pamiętam jak zaczynałem to robić w ogóle, jak wybierając sobie jakieś takie cele, to jak zawsze przechodziliśmy do bazy, to wszyscy tak patrzyli na nas z przymrużeniem oka, że my tu chcemy coś zrobić, a ja w sumie. Jak oni to będą robić? W sensie niech sobie czasem wiele osób nie było sobie w stanie wyobrazić tego, co my chcemy zrobić ale jakby później się przyglądali z bliska, bo faktycznie gdzieś tam chodziłem, biegałem, nie wiem, przyszedłem pod Brodpikurcze do bazy, w, nie wiem, w południe, jeszcze poszedłem do obozu drugiego, wyniosłem namiot i wygociłem na kolację, więc generalnie czasem jakby to gdzieś z czasem dopiero się przyzwyczajają do tego, to też jest tak, że nie wiem, gdzieś obserwują, przyglądają się temu, bo... Jakby to jest coś nowego dla nich zupełnie. Oni sobie nie wyobrażają, że nie wiem, można na K2 jeździć na nartach i nagle jakiś typ się pojawia, idzie gdzieś jakimiś innymi drogami, gdzie wszyscy chodzą po tych poręczówkach tam, przejeżdża przez jakieś takie fragmenty, że mi się wydaje, że w ogóle jakby to, to w ogóle wykracza gdzieś poza ich wyobraźnię, no bo baliby się w ogóle tam jakby myśleć o tym, żeby się pójść tam jakby od tych jakby utartych dróg i Myślę, że gdzieś ich to fascynuje, trochę. Te spotkania są też czasem takie dziwne, bo mnóstwo osób wspina się na tlenie i no ciężko porozmawiać z tymi osobami nawet. No bo wszyscy idą w maskach i gdzieś tam idę, wstaję z minagami, gdzieś staram się wyprzedzać te osoby, bo czasem są takie fragmenty między innymi jak na kadwa, że musiałem jakby przez, przez tą butelkę przejść, żeby no dotrzeć na to te drogi jakby. Moja i tych komercyjnych wypraw łączyły się tam na 8000 metrów i, i, i wchodziłem tą samą drogą, więc no, myślę, że to jest trochę fascynacja. Myślę, że raczej nikt chyba negatywnie nie reaguje. Nie spotkałem się z tym, żeby, nie wiem, ktoś po prostu krytykował to, że tą moją działalność tam. Na pewno ja też staram się uważać, jakby to jest ważne na innych, bo czasem, jeżeli przecinam te drogi, albo zjeżdżam z boczami. Nad, nie wiem, drogą, taką, którą poruszają się właśnie inne osoby, to muszę jakby o tym myśleć i uważać, bo, 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 bo to mo może jakby generować zagrożenie dla tych osób. Tak, tak biegasz po tych górach, to. Masz jeszcze czas na, na takie powiedzenie w górach, jest wszystko co kocham, czy traktujesz je takie typowo projektowo? Nie, to jakby czy projektowo? Na pewno to jest tak, że no są, nie wiem, wyjazdy, wyprawy, no to po prostu realizuje się tam jakiś cel, ale jakby takim głównym jakby mechanizmem musi być to, że musisz jakby przewartościować sobie to wszystko i przede wszystkim. Traktować ten czas jako po prostu fajny czas w górach. Jakby nie zakładać, że nie wiem, coś się uda i, i jakby walczysz o to za wszelką cenę, tylko musisz założyć, że ten czas, jakby ludzie, z którymi po prostu tam siedzisz i, i działasz, jakby to jest fajna przygoda i, 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 jest, i to jest duża wartość, bo czasem się udaje coś zrobić, czasem nie i jakby ciężko nie wiem, wracać po prostu. Z jakimś po prostu grymasem na twarzy, że w sumie żeśmy nic nie zrobili, bo to jest jakby ważne. Więc to też jest taki moment, gdzie się cieszymy po prostu, nie wiem, otoczeniem, przygodą. Ja zawsze jakby ten walor przygody no sobie niezwykle ceniłem, gdzieś jakby. Odnajdywałem jakieś takie poczucie wolności w górach i to było dla mnie ważne i jakby to jest związane z tym, że nie wiem, mam przestrzeń, mam jakby otoczenie, w którym dobrze się czuję, w którym się relaksuję i myślę, że to jest jakby bardzo ważne. Jakby odkąd jeszcze przestałem się ścigać, to tym bardziej. I, i jakby potrzebuję tej natury przygody, i nawet w momencie, kiedy miałem wiegosa, to myślałem, że zwariuję po prostu z w domu. I, i tak, to, tak to działa u mnie. Mamy taki cykl podcastów, gdzie rozmawiamy, co jest jakby sportem w Górach Wysokich. Tam z Januszem Gołębiem rozmawialiśmy, z Krzyśnię Wilicki jeszcze, jeszcze było ich więcej. I między innymi tam za, zawsze jest pytanie o tlen. Czy, czy jakby użycie tlenu w Górach Wysokich jest według ciebie od razu skasowaniem sportowego wyczynu? Czy co jest sportem? Czy góry są sportem? W zasadzie wszędzie możesz mieć sport, jeżeli jakby profesjonalnie do tego podchodzisz, że chcesz, żeby tym sportem to było i nie ja wiem, masz jakieś założenia, masz jakieś po prostu e, coś, co jakby robisz nieszablonowo, co jest bardzo trudne, jakby ponadprzeciętne. To już musi się wiązać teraz ze sportem, bo musisz jakby pracować nad sobą i jakby systematycznie się rozwijać, żeby móc takie cele realizować. Na pewno z tym tlenem no spad, znika ta bariera, jakby wysokości, bo ja byłem świadkiem podczas wyprawy chyba tej, tej drugiej na K2, kiedy przyjechał Chińczyk biznesmen, bardzo wpływowy człowiek. Przyleciał śmigłowcem do bazy. W kolejny dzień poszedł do obozu pierwszego, zszedł i po Kilku dniach na tlenie od poziomu bazy wprowadzili go na szczyt trzech szarpów i szedł do bazy. Więc generalnie to pokazuje, jakby wymiar też tego trochę. To jest niesamowite w ogóle, że ci szarpowie, jakby ludzie, którzy zajmują się tymi komercyjnymi wyprawami, no robią tego tak odważne rzeczy, bo ja bym się bał po prostu. No bo jeżeli ten tlen znika na sekundę, to ci ludzie umierają od razu, tak? Przy takiej słabej aklimatyzacji. A więc no. Ciężko powiedzieć, no, na pewno jest to wspomaganie, które ułatwia Ci poruszanie się, no tam główną barierą jest po prostu mała ilość tlenu i przez, żeby móc się szybko poruszać i móc pokonywać duże dystanse, musisz mieć dużo większą wydolność jakby, która pozwoli Ci przefiltrować dużo więcej powietrza i wyciągnąć ten tlen jakby z tego powietrza, w którym go jest bardzo, bardzo mało, więc no tak to chyba naturalnie działa, że to, ten tlen jest potrzebny, i myślę, że fajnie, że jest, jakby, bo osoby, które no chcą zrealizować jakieś marzenie, wejść na ten Everest, jakby mogą to robić w bezpieczny sposób, które nie zakładają, że są wspinaczami, tylko nie wiem, mają jakiś taki challenge i, i przy pomocy właśnie osób, które profesjonalnie się zajmują wprowadzeniem tych osób na szczyty, to robią z powodzeniem. Są te osoby odporne bardziej na wychłodzenie, bo jak jesteś natleniony, no to generalnie też jest bezpieczniej. I tak, no myślę, że, że ten tlen jakby powinien być, jakby jest przeznaczony dla osób, które jakby chcą gdzieś tam realizować jakieś górskie swoje cele, a nie, nie zajmują się tym po prostu profesjonalnie i to jest jakieś po prostu ich wyzwanie, przygoda, marzenia. A jeśli chodzi, nie wiem, o spinaczy, pewnie jakby kogoś, kto faktycznie się tym zajmuje i, 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 i myślę, że, że, że w tym już nie ma miejsca na ten tlen po prostu. Himalajzm cieszy się w Polsce, przepraszam, cały czas o tym himalajzmie rozmawiam, wie, wie, może, może, może to nie jest twoja dyscyplina ulubiona, takie wchodzenie. Na szczyty. Natomiast chyba cieszy się jakby taką dużą ostymą w Polsce. Takie duże głosy, raczej znaczy głosy się pojawiają, że mamy 36-milionowy kraj, a nie da się zebrać ekipy, która jest zdolna na przykład zdobyć zimą K2. Jakby skąd się to bierze, że tak teraz tak mało osób chodzi po tych wysokich górach, czy wspina się w tych wysokich górach dobrze? Tak, to może zacznę od, od początku. Jeśli chodzi o, o popularność tej aktywności, jest spora. Jakby, nawet w szoku jestem, że jest jakby na takim poziomie. Myślę, że to jest zasługa przede wszystkim tej naszej polskiej historii, jakby tych spinaczy z złotej ery polskiego imaleizmu, jeżeli można tak powiedzieć, którzy wtedy robili niesamowite rzeczy. Jakby eksplorowali, odchywali te głowę i robili. No naprawdę wyjątkowe rzeczy i jakby z perspektywy czasu, mimo tego, że jest łatwiej, jakby mamy większą technologię, możliwości, to teraz się nie robi już takich rzeczy I, i, i te wyzwania są, nie ma takich wyzwań, nikt się ich nie podejmuje i myślę, że to napędziło i to jest duża zasługa właśnie tej poprzedniej, poprzedniej ekipy. Jeśli chodzi o współczesne czasy, myślę... Że wtedy było też tak, że nie było tylu możliwości, więc naprawdę, jeżeli ktoś chodził po górach, to to była jedyna naturalna ścieżka, która pozwoliła ci wyjechać, która pozwoliła ci przeżyć jakąś przygodę, być częścią czegoś wyjątkowego wokół tego himalaizmu i tej kadry, takiej, którą gdzieś tam budował Zawada. No była jakaś magia i to było coś naprawdę wyjątkowego, szczególnie na tamte czasy. A teraz mamy mnóstwo wspinaczy, jakby dużo ludzi uprawia te aktywności, ale każdy sobie może pojechać na wakacje na, nie wiem, Sardynię, na jakieś różne ciekawe miejsce gdzieś, słoneczko jest przyjemnie, jakby ta bariera zniknęła, jakby każdego, większość osób stać na to, więc... Myślę, że, że za dużo tych bodźców jest, za dużo aktywności, jakby to wpływa też na to, że mało kto chce się tym zająć jakby tak na poważnie, bo to za tym idzie dużo wyrzeczeń, to zabiera dużo czasu przede wszystkim. I ciężko jakby rzucić inne rzeczy, żeby nie wiem, wyjechać na trzy miesiące i bardzo mało osób jest w stanie sobie na coś takiego pozwolić. Wtedy było po prostu inaczej, i myślę, że, że te osoby były bardziej na tym skoncentrowane, i jakby przez to dużo więcej czasu spędzały w górach. A mimo tego, że tam wiele osób mówi, że tam nie, wtedy się nie trenowało i nikt, nikt nie trenował, to oni przez czas spędzany w górach no, mieli po prostu poziom sportowy dużo wyższy niż osoba, która, nie wiem, bywa w górach weekendowo, po prostu tak. mnie takie. Znaczące jest, jak ktoś pamięta, jeszcze tak początek lat 90., kiedy na przykład zimą w Tatrach, w Moku można było naprawdę dużo wspinających się zespołów zobaczyć teraz. Tak naprawdę mało osób się już spina zimą, natomiast chyba więcej właśnie narciarzy chyba się kręci zimą, zimą po, po tych naszych górach niż spinaczy. To prawda, to narciarstwo się bardzo rozwinęło, i myślę, że ludzie po prostu gdzieś szukają takich przyjemnych rzeczy, żeby to mogło być, mógł być jakiś przerywnik, nie wiem, od obowiązków pracy, żeby po prostu czerpać z tego najwięcej przyjemności to wspinania. To oczywiście też jakby czekuje się z tego przyjemność zimowa, ale to jest jakby bardzo wymagająca. To jest bardzo złożony proces, żeby naprawdę się zaangażować. Nie da się tak po prostu spakować 5 minut i jakby nie przygotowywując się do tego, nie analizując, nie sprawdzając jakby wagonków, jakby no wbić się wszędzie, gdzie chcemy, tak, to nie jest tak, że tylko wpływ na, na, na te wagonki ma, nie wiem, czy pada, czy nie, po prostu, bo latem tak jest, jak nie pada, no to idziesz i wszystko działa, nie? a tutaj, tutaj jest dużo więcej czynników i potencjalnych też zagrożeń, które gdzieś tam czyhają podczas, na Ciebie, podczas spinaczki zimowej, tak. To porozmawiajmy może już, już o, o nartach, <laughs> może o sprzęcie, już porzućmy, porzućmy te wysokie góry. Czy żeby tu można mieć jakby jeden model nart skiturowych, taki uniwersalny? Jasne, że można. Warto mieć jakikolwiek. No to pozwala nam jakby realizować tą pasję i chodzić właśnie na skiturach, eksplorować. Na pewno jeżeli szukamy już jakichś takich, angażujemy się w to mocniej po prostu, to to dobrze, żeby mieć do różnych jakby warunków narty, ale, ale zdecydowanie jeśli chodzi o to można jakiś taki kompromis wybrać, który no działa w różnych wagonkach i, i, i no pozwala nam się po prostu, pozwala nam na poruszanie się w tych wagonkach na przestrzeni, nie wiem, całej zimy, tak? To jaka szerokość narty na przykład jest uniwersalna? To, czy uniwersalna? Na pewno to zależy od jakby stylu jazdy, od naszej kondycji i od tego, do czego, co bardziej sobie cenimy w tym wszystkim. Czy nie wiem, lekkość sprzętu, który pozwala nam się bardziej swobodnie poruszać, jakby i, i uważamy, że możemy większe przestrzenie pokonywać i, i chcemy ten, zejść z tą wagą do, do jakiegoś absolutnego minimum. Albo nie wiem, ten walor narciarski, gdzie zakładamy, że się męczymy na podejściu i, i akceptujemy to, ale wiemy, że ten zjazd jakby jest dla nas najważniejszy i to jest jakby nasz cel. Więc tutaj to działa bardzo różnie. Ja na przykład używam takich nart, które mają, nie wiem, 106 pod butem. I, i, i mają długość 188 i, i to jest jakby taka narta, która się świetnie sprawdza, mogę jeździć na tej narcie po stoku, nawet na wyciągu, mogę jeździć właśnie freeride, mogę skakać, mogę zjeżdżać, nie wiem, też strome rzeczy, ale jeśli chodzi o takie ściganie się, bieganie na tych nartach, no to oczywiście te narty muszą być dużo węższe, te wiązania są bardzo lekkie, te buty są też bardzo lekkie. One też nie trzymają tak do zjazdu, do wszystkiego się można przyzwyczaić, ale, ale no tak naprawdę to jest kwestia tego, co chcemy, czego szukamy tam. Ale zdecydowanie, jeśli chodzi o to, co mogę polecić, to, to myślę, że najlepszym takim sprzętem to jest sprzęt, który ma tam, nie wiem, od 80 po, po nie wiem, 100 mm pod butem. I myślę, że te buty, warto, żeby nie były najlżejsze, to muszą być buty, które mają tam jakieś fleksy i pozwalają nam na swobodny zjazd. Długość, myślę, że to musi być, nie wiem, mniej więcej dobrana do naszego wzrostu pod kątem takim, że może być identyczna, bądź, nie wiem, 5 cm. ten akty mogą być dłuższe, ale no, nie mogą być za długie ze względu na to, że po prostu przy robieniu zakosów, przy bardziej technicznym terenie stromem, ta długość nam po prostu przeszkadza. Miałeś kogoś, przyjemność wprowadzać w góry na skitury, kto nie jeździł wcześniej na nartach, czy w zakopanym w ogóle jest to niemożliwe? Nie znasz takich ludzi, którzy od dziecka nie jeżdżą na nartach. Czy, czy, na czy w ogóle ja... możliwe jest, no, jest no. jak nie jeżdżą na nartach, zacząć przygodę ze skiturami. Czy na pewno różne takie przygody były i. i... No ja mam jakby różnych, różnych znajomych, którzy nie wiem, w różnych miejscach mieszkają i zajmują się różnymi rzeczami. To to jeszcze po Mieliśmy kiedyś kolegę, który na Sylwestra poszedł z nami na skiturę. I nie jeździł nigdy na nartach <noise> i zjeżdżał jeszcze <noise> po prostu po zjazd zjazd wyglądał. <noise> przekomicznie. Mieliśmy na przykład kolegę. Mam kolega, kolegę, który był skoczkiem narciarskim. Tu jest Bielska i poszedł z nami też gdzieś, też to, to, to było możliwe, że to było to, sama, to, to, to samo wydarzenie i poszedł z nami na tę skiturę. No, i nagle przyszedł zjazd, i okazało się, że on zjeżdżał tak, jakby był na. na wyrzucił kiki powiedział, że mu zabrać, bo on nie wie, jakby co z tymi kikami ma robić. I jechał w pozycji, jakby najazdowej, jak skoczek na nagciarski, ręce do tyłu złamane w pół, i tak zjeżdżał na dół. I faktycznie <grywa> ta skuteczność, jakaś była. Pytałem się go. Kiedy był ostatni raz na nartach? On mówi, że na mistrzostwach Polski na wielkiej kropwi 20 lat temu. <laughs> więc, więc generalnie różne przypadki się zdarzają. Na pewno ważne jest to, że jeżeli już robimy takie dziwne rzeczy, żeby być w towarzystwie osoby, która się na tym zna, jest w stanie jakby zadbać o bezpieczeństwo. i Przede wszystkim no nie warto jakby wybiegać się na skitury, jeżeli ktoś nie stoi na nartach, po prostu i robić to w pojedynkę, jakby dużo bardziej jakby zalecam. Po prostu lekcje narciarskie a później z bo, bo oczywiście tak jest bezpieczniej. E, mimo tego, że ten teren może być bardzo łatwy, który sobie wybierzemy, może to być jakaś, nie wiem, dolina, e, może to być wiem, schronisko na nie wiem, hali kondratowej, to mimo wszystko jakby trzeba tam się wykazać jakąś czujnością i jakimiś podstawami narciarskimi, by, by swobodnie dotrzeć e, po prostu w dół. A jeżeli chodzi o freeride, to jak, jaką szerokość nart najbardziej polecasz? Jeśli chodzi o freeride, to u nas nie ma takich warunków jak nie wiem w Stanach czy w Japonii. Nie polecam tych najszerszych nart, bo one są mało uniwersalne. Tutaj w Tatkach to mamy, nie wiem, pewnie tydzień w roku, tydzień w zimie, na przestrzeni całej zimy, że faktycznie te wagonki są. No, super, i tego śniegu jest mnóstwo, i można po prostu wybierać te takie narty, które są najszersze. Ja właśnie preferuję na Freeride w Polsce narty między 105 110 pod butem, i to jest jakby najlepsze, najlepsze rozwiązanie, moim zdaniem. No jak, kiedyś, jak, kiedyś, jak właśnie jak byłem w Japonii, to wziąłem Senarty, może to był błąd 9,8 pod butem. To mało. Ale, no, ale dałem, radę, dałem radę. To trochę, trochę może głębiej jecha, jechałem. Tak, no, no jeżeli, byłem też dwa razy w Japonii, tam no naprawdę te narty muszą być szerokie, bo topisz się w śniegu tak, po prostu tak. i zwalniasz. To jest największym jest, problemem, że po prostu śnieg cię zwalnia i, i szczególnie jak dojedziesz w jakieś takie niskie partie, gdzie się robi łagodnie, łagodnie i te zbocza nie są takie strome, to później to generuje kłopoty. Ja to teraz już ma, teraz już w takie miejsca takie mam 116 czy 118 but, butem. Tak, wtedy wtedy to jakby to już jest inaczej, nie? A, a z K2 na jakich nartach zjeżdżałeś? Jeśli chodzi o te wyprawy moje, no to niestety tam nie mogę sobie wynieść dwumetrowych nart, bo muszę je wynieść najpierw. I te przede wszystkim buty, z których korzystam, no muszą umożliwiać też wchodzenie. Nie mogę sobie przebrać butów na szczycie, bo to mogłoby być zbyt kłopotliwe. Więc to musi być taki kompromis między wagą, trwałością, długością, szerokością. Te narty są takie bardziej skiturowe, czyli nie wiem, mają tam

I ta długość to jest gdzieś 170 cm maksymalnie, i to jest jakiś taki sprzęt, który, na którym da się zjechać jakby w miarę przyjemnie. Można przede wszystkim go wynieść do góry, i to jest jakby ważne podczas tych wypraw. A czy ten sprzęt, który używasz, to jest taki, który każdy może kupić w sklepie, czy on jest jakoś przygotowywany specjalnie? Czasem ten sprzęt jest modyfikowany, i jeżeli, jeżeli uważam, że, że, że coś nie wiem potrzebuje innego w jakimś konkretnym modelu, to piega się na modelach, które są. Ale są jakby. Ta konstrukcja jest czasem zmieniana i, i twardość. Używasz presaka lawinowego? Tak, zdecydowanie używam. Na pewno nie na tych wyprawach. Du, wysokie góry, tutaj używam cały czas. Tam po prostu jest taka sytuacja, że ta skala jest tak duża tych lawin że tam musisz wychodzić z założenia, że nie podejmujesz takiego ryzyka, bo tutaj używasz, korzystasz ze, sprzę ze sprzętu lawinowego i jakby akceptujesz, że nie wiem, jest trzeci stopień i jeździsz po prostu i chcesz sobie pojeździć jakby w puchu i jakby by przeciwdziałać, jakby by było bezpiecznie używać tych sprzętów, no bo oczywiście to pomaga, jakby jesteś w stanie czasem, jak nie wiem, zejdzie jakaś lawina przy pomocy tego plecaka, gdzieś się wydostać z jakichś kłopotów, masz ze sobą ludzi w otoczeniu, którzy mogą cię nie wiem, przy takiej i zdarzeniu lawinowym, nie wiem, szybko wykopać, jakby i to wszystko jakby działa sprawnie. Tam nie możesz, jakby, tam musisz zakładać, że ci nikt nie pomoże, więc generalnie z założenia nie akceptujesz ryzyka, więc w tych warunkach, w których byś tutaj jeździł, po prostu tam siedzisz w bazie i czekasz, i to, to jest różnica, i jakby, dlatego nie wiem, no nie używam tam tych, nie używam tam właśnie sprzętu lawinowego w ogóle. Mam ze sobą lokalizator takiego traka. I to jest jedyne, co ze sobą mam, jeśli chodzi o jakby takie moje położenie, coś, co może mi pomóc. W sensie bardziej w sytuacji, kiedy nie wiem, gdzieś przyjdzie jakieś zachmurzenie, przyjdzie jakaś taka sytuacja, gdzie no ktoś jakby prowadząc mnie, jakby udzielając mi wskazówek, może mi jakby pomóc, jakby gdzieś wyprowadzić mnie z jakiejś opresji. Słyszę te komentarze, które, które mówią, że o, ma plecak lawinowy, to podejmuje ryzyko wjazdu w teren, gdzie nie płynie jechać. Nie jest tak, że, że właśnie że niektórzy uważają, że jak jest plecak lawinowy, to, to może właśnie jeździć w dużym zagrożeniu lawinowym. Czy nie może, bo to jakby w sensie my nie jesteśmy bardziej odporni. Sam jesteś toprowcem, więc... Tak. więc jest Myślę, że lawiny generalnie nie są jakby pożądaną sytuacją i musimy ich unikać. Nie możemy zakładać, że dobra mam plecak to w sumie jest bezpiecznie, bo to, że my mamy plecak to, to jest fajnie, ale generalnie ta skuteczność tego sprzętu też nie jest stuprocentowa i, i nie ma jakby pewności, że nic nam się nie stanie po prostu nawet jakby jeżeli odpalimy ten plecak tak. I to jest jakby Przede wszystkim kluczem jest to, żeby myśleć o tym i tu wiele osób o tym zapomina i wszyscy zakładają, że skoro ktoś zrobił kurs lawinowy 5 lat temu, 10, to w sumie już wszystko wie i generalnie nie ma potrzeby w ogóle się rozwijać w tej, w tej dziedzinie. A to jest tak, że na co, na co roku powinno się robić takie przypomnienie i, i, i to też jest tak, że ten sprzęt się zmienia. Zmienia się strategia działania, jakieś rozwiązania, i trzeba po prostu o tym myśleć, trzeba się rozwijać, bo to podstawą jakby bezpieczeństwa jest umiejętność obsługi tego sprzętu, właściwego działania, jakby w tych kryzysowych sytuacjach i. i to też wpływa na to, jeżeli mamy taką świadomość jakby tego i poznamy tę, tę, tę wiedzę związaną z lawiną, to to jakby uruchamia naszą wyobraźnię, jakby uświadamia nam te zagrożenia i później jakby możemy bardziej rozsądnie jakby wybierać teren, w którym się poruszamy właśnie przy zagrożeniu lawinowym. Jakieś plany na najbliższą zimę masz? Czy plany? Na pewno mam nadzieję, że ten sezon nekciacki odbędzie się w pełnym wymiarze. Czekam na śnieg. Na pewno chciałbym powyjeżdżać trochę, ale myślę, że te wyjazdy się ograniczą przede wszystkim do, do tutaj Alp. Mam nadzieję. No, nagrywamy ten podcast w 2 listopada, opublikujemy troszeczkę go później. No o tej szeroku, to pamiętam, że kiedyś spotkaliśmy się na metalerze, już, już, już można było jeździć na no teraz zamknięte są lodowce. Nie? Tak, no na pewno myślę, że, 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 że to jest duże wyzwanie w ogóle dla tej całej branży turystycznej, no bo jeżeli no, ten sezon by się nie wydarzył, to myślę, że to zabija cały biznes wokół tego całą branżę, ale, ale jestem przekonany, że to się wszystko uda. Um, no te ograniczenia są. No trzeba to przeczekać, jakby no musimy wspólnie jakby pracować na to, żeby ten, pozbyć się tego problemu i, i wyjść z tej trudnej sytuacji związanej z wirusem, bo, bo tylko wtedy tak naprawdę może się to udać, jeżeli nikt nie będzie. Każdy musi za to w pewnym sensie wziąć odpowiedzialność i starać się jakby pracować na to, żeby, żeby, żeby no było po prostu lepiej i, i zobaczymy. No. Tutaj mamy potencjał koło domu, w ogrodku, więc generalnie, jeżeli będzie źle, to mogę zawsze tutaj po prostu znaleźć sobie jakieś cele w tych tatkach, ciągle jakby można się rozwijać i robić fajne rzeczy. A więc kluczem jest śnieg. Mam nadzieję, że już na wiosnę będę mógł jakby przystąpić do jakichś swoich projektów i wyjechać gdzieś dalej. I to z takim. Z takim... Jestem po prostu podejściem, jakby patrzę na, to, na te najbliższe po prostu miesiące. Tak? No to jeszcze na koniec masz takie pytanie, jeżeli o Tatrach było, jeżeli ktoś tak aspiruje już powyżej takiego przeciętnego freeride'owca, to jakie miejsca w Tatrach polecasz, które gdzie, gdzie już można jakby poznać ten dreszczyk emocji przy zjazdach. Czy w tatrach? Tak, tak. Na pewno mimo wszystko, że jakby nie można jakby oficjalnie jeździć w Tatrzańskim Parku Narodowym poza trasami, jakby poza wyznaczonymi, udostępnionymi terenami, to tego nie jest tak mało i mamy wszystkie szlaki praktycznie, które w rejonie których możemy zjeżdżać i tych zjazdów jest sporo. Czy jakieś takie najsensowniejsze? No myślę, że nie wiem, jakimś czymś takim, co możemy, nie wiem, zrobić na początek. To jest nie wiem, świdnicka przełęcz, nie wiem, zjazd skarbu, nie wiem, zjazd zawratu, nie wiem, z koziej przełęczy, z Rysów. To są jakieś takie cele, że jeżeli czujemy się dobrze, na no nartach, tak pewnie, jakby mamy świadomość warunków, jakby gdzieś tam nabyliśmy tego doświadczenia. To jakby możemy te rzeczy robić, to daje dużo jakby radości. Jeżeli trafimy w dobre warunki, to naprawdę można, można jakby mieć fajną przygodę z tego. Ważne jest to, żeby robić to świadomie i bo często jakby w tych różnych aktywnościach robi się jakiś taki mechanizm, że ktoś na zaliczenie traktuje sobie, wrzuca jakieś tam cele i że zrobię to, to, to i to. A czasem jakby to, te cele są trochę takie rzucane na wyrost i i zbyt duże ryzyko jest po prostu akceptowane przy, reali przy ich re realizacji. Więc to jest bardzo ważne, że nawet jeżeli chcemy coś przełomowego dla siebie zrobić, to fakt, żeby to działo się w towarzystwie osoby bardziej doświadczonej, która to robiła, jakby wie, z czym się to wiąże, wie, jakby co trzeba robić, jakie zachować środki ostrożności, by no, zrobić to po prostu bezpiecznie. No właśnie te pierwsze trzy przełęcze, które wymieniłeś, czyli. Świnicka, Karp i Zabra to jest taka fajna całodniowa wycieczka, że można je, można je wszystkie po połączyć w, w jeden dzień, prawda? F fajna, fajna wycieczka. Tak, to prawda. To jest jakieś takie wyzwanie, które już jest z związane z, 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 z posiadaniem sporej e wytrzymałości. Pamiętam, że dawniej zawsze to była trasa e właśnie Memoriału Piotra Malinowskiego Zawodowski togowy. Właśnie to była Hala Przełęcz Liliowa Niska przełęcz, właśnie później Karp, podejście na zawrac, zjazd do pięciu stawów, później kozia przełęcz, i zjazd po prostu z powrotem. I to pamiętam, zajmowało dwie godziny, więc naprawdę można tego mieć szybko, ale to naprawdę jest super wycieczka, jakby taka na cały dzień. I, i jeżeli są właśnie dobre warunki, to, to, to jest super cel. No ten, to co powiedziałeś to chyba już naprawdę zaawansowanie mogło się na to porwać, bo to kondycyjnie trzeba tak, wykazać. Tak, przede wszystkim raz kondycyjnie, dwa już to wiąże się z jakby ze znajomością, jakby z, z doświadczeniem, by jakby wiedzieć, kiedy można jakby zrealizować tą wycieczkę. Bo to też nie jest tak, że przez całą zimę możemy po prostu, w momencie, kiedy wyjdzie słońce, po prostu się, że tak powiem, szarpnąć na, na taki cel. Trzeba jakby to robić przy niskim zagrożeniu lawinowym, w dobrym wagonkach. Przede wszystkim też trzeba zwracać uwagę, bo czasem to zagrożenie lawinowe jest niskie, ale jest bardzo twardo, Będzie jest, nie wiem, szreń, Te warunki są trudne i to jakby znacznie po, podnosi trudność jakby takiej, takiej, takiej wycieczki. Tak. To dziękujemy za spotkanie. Życzymy, życzymy tobie i sobie wszystkim słuchaczom naszym dobrych warunków tej zimy Dobra. śniegowych i. Bądźmy bezpieczni w tych górach. Dzięki wielkie. Dzięki i zapraszamy Zabeczanie. na kolejne podcasty 8A, 8 Akademii.